Znajdujemy się w Romaszkach, gdzie za nami widok pięknej, można powiedzieć, drogi, odcinek 1,5 km nowego asfaltu na drodze gminnej wiodącej z miejscowości Romaszki w kierunku Polubisz aż do granicy gminy. Jest to odcinek drogi wykonany w jednym projekcie razem z mostem na rzece Zielawa w Rososzu, który dosłownie kilka dni temu oficjalnie otworzyliśmy. Natomiast tutaj też warto pokazać ten odcinek 1,5-kilometrowy, bo to też jest wspaniała inwestycja, która nie tylko podniesie komfort tutaj użytkowników dróg, ale też znacząco podniesie bezpieczeństwo wszystkich kierujących samochodami, rowerami, jak również pieszych. Jak przystąpiliście do realizacji tej inwestycji? Jak wytypowaliście akurat to miejsce? No i ile to kosztowało? Typowanie miejsca było z jednej strony trudne, ponieważ mamy wiele miejsc, gdzie są duże potrzeby, jeżeli chodzi o inwestycje drogowe, a było z drugiej strony o tyle łatwe, że naprawdę ta droga była już wysłużona i była bardzo pilna potrzeba naprawy tego odcinka drogi. Koszt wykonania tego 1,5 kilometra odcinka to około 2,5 miliona złotych. Na części tutaj drogi została wykonana całkowicie nowa podbudowa, na pozostałej części zostały wykonane nowe nakładki, wykonane z masy bitumicznej.